Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Polonia 24. Agata Konarska, witam i zapraszam na podsumowanie najciekawszych wydarzeń dnia dla Polaków za granicą. Oto co dziś w programie. Przyszłość Unii Europejskiej. Bałkany Zachodnie to nie tylko odległa dzielnica. W rzeczywistości jest to część Europy. Polska zwiększa swoją aktywność w kosmosie. Polska staje się kluczowym partnerem w sektorze kosmicznym. Rocznica likwidacji łódzkiego getta. Uczcić tak niewinnie pomordowanych ludzi przez ideologię głoszącą rasizm i wyższanie się nad innymi ludźmi. Rozszerzenie Unii Europejskiej nie jest już tylko marzeniem. Czas ruszyć do przodu, mówi przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Na różnych etapach procesu przystępowania do wspólnoty znajduje się 6 państw Bałkanów Zachodnich, a Mołdawia i Ukraina w zeszłym roku uzyskały status krajów kandydujących. 2030 rok to data rozszerzenia Unii Europejskiej, która padła podczas forum strategicznego w mieście Bled w Słowenii. Będzie to trudne, będzie to skomplikowane, a czasem bolesne dla przyszłych państw członkowskich i dla Unii Europejskiej. O dołączenie do Unii stara się 6 krajów bałkańskich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Macedonia Północna i Serbia. Bałkany Zachodnie to nie tylko odległa dzielnica. W rzeczywistości jest to część Europy, która może faktycznie przyczynić się do jej stabilności i rozwoju gospodarczego. Na kolejnym posiedzeniu Rada Europejska ma zająć stanowisko w sprawie negocjacji z Ukrainą i Mołdawią. Oczekuje też powrotu do stołu rozmów Gruzji. Agresja Rosji na Ukrainę, a także dezinformacja, jaką mamy wobec wszystkich krajów sąsiadujących z Unią, pokazuje, że bez rozszerzenia nie będzie bezpieczeństwa. Charles Michel wezwał państwa starające się o przystąpienie do Unii do rozwiązania swoich dwustronnych konfliktów. Nie ma współpracy bez pojednania i chcę, żeby było jasne, w Unii Europejskiej nie ma miejsca na konflikty z przeszłości. Dotyczy to szczególnie napięć na linii Serbia-Kosowo. Dariusz Begiej, Polonia 24. Rosja najprawdopodobniej odwoła manewry wojskowe Zapad, które mają się rozpocząć 1 września tuż przy granicy z Polską, poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony. Powodem ma być zbyt mała liczba żołnierzy i sprzętu. Kreml przerzuca nowe jednostki do obwodu zaporowskiego, w którym Ukraińcom udaje się przełamywać linię rosyjskiej obrony. Nie płacz, jesteśmy już w domu. To pierwszy od wielu miesięcy telefon z dobrą informacją. Odbicie wsi Robotyne może być punktem zwrotnym ukraińskiego natarcia na południu. Ofensywę opóźniają jednak miny. Pola minowe są rozproszone, a same miny wkopane głęboko. Trudno je wykryć i zneutralizować. Według źródeł wywiadowczych Rosjanie przerzucają do obwodu zaporowskiego elitarne jednostki powietrzno-desantowe. Do walki szykują się też Ukraińcy. Na poligonie pod Charkowem ćwiczą czołgiści z utworzonej zaledwie pół roku temu brygady. Moje dzieci z powodu wojny wyjechały za granicę. Nie widziałem ich 2 lata. Chcę, żeby to już się skończyło. Według danych ONZ od początku wojny Rosjanie całkowicie zniszczyli ponad 1300 szkół. Tylko co trzecie dziecko będzie mogło od września uczyć się stacjonarnie. W zeszłym tygodniu nauczyciele znaleźli się wśród ofiar ataku na dzielnicę cywilną w mieście Romny. Tego samego dnia doszło do kolejnego ataku na przedszkole w Chersoniu. Źródła tureckie poinformowały dziś, że w przyszłym tygodniu do Rosji przyleci prezydent Erdoğan. Rozmowa z Putinem ma dotyczyć m.in. odblokowania korytarza zbożowego na Morzu Czarnym. Nasz kraj zwiększa aktywność w kosmosie. Polska podpisała porozumienia z Europejską Agencją Kosmiczną, które dotyczą m.in. udziału Polaka w misji kosmicznej. W naszym kraju mają być również zbudowane satelity obserwacyjne. A szczegóły zna Stanisław Apryłaszwili. Rozwój technologii, staże dla najlepszych studentów i udział Polaka w misji kosmicznej. Polska i Europejska Agencja Kosmiczna podpisały porozumienia o współpracy. Polska staje się kluczowym partnerem w sektorze kosmicznym w Europie i na świecie. Umowy, które podpisaliśmy, mają znacząco rozwinąć polski przemysł kosmiczny. Dotychczasowe kontrakty zdobyte przez polskie firmy przekraczają wartość 140 milionów euro. Potencjał rozwoju tej branży nad Wisłą wciąż jest jednak ogromny.
polscy inżynierowie uzyskają dostęp do badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo ISS to przecież gigantyczne laboratorium, które krąży wokół Ziemi, gdzie możliwe jest prowadzenie badań w warunkach na Ziemi zupełnie dostępnych. O tym, jak wykorzystywać technologie kosmiczne w biznesie, rozmawiali uczestnicy debaty Wpływ sektora kosmicznego na gospodarkę. Tego typu innowacje w naszym kraju rozwija około 400 podmiotów, które zatrudniają prawie 12 tysięcy pracowników. To jest niezwykle ważne, żeby te firmy miały wsparcie, żeby miały szansę na kooperację z ESA, żeby to wszystko, co robią, było skoordynowane i żeby było częścią większego projektu. Szerokopasmowy internet, nawigacja, a nawet bezprzewodowe słuchawki. To wszystko jest możliwe dzięki technologiom kosmicznym. A do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w rozmowie Polonii 24. Państwa i moim gościem będzie Paweł Ziemnicki, kierownik Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Zapraszam. Oglądają Państwo Polonię 24, codzienny serwis informacyjny dla Polaków za granicą. Oto co jeszcze przed nami. Pakt zbrodniarzy, wystawa w Parlamencie Europejskim. Chcemy przypomnieć o tych tragicznych wydarzeniach sprzed 84 lat. Polscy tenisiści w obiektywie fotografów. Jest wiele takich zdjęć polskich zawodników, którzy praktycznie startują w swoich pierwszych latach. Także można powiedzieć, że to jest kilkanaście lat fotografowania. Tajwan, choć leży tysiące kilometrów od naszego kraju, jest istotnym partnerem gospodarczym Polski. W ostatnich latach rola tej wyspy wzrosła głównie ze względu na miejsce w globalnym łańcuchu dostaw i sytuację bezpieczeństwa na Morzu Południowochińskim. W Bydgoszczy odbyło się spotkanie rodzin polsko-tajwańskich, które podzieliły się wrażeniami z życia w Polsce. Urodzili się ponad 9 tysięcy kilometrów stąd, ale właśnie w Polsce znaleźli swój drugi dom. Ja jestem bardzo zadowolona. Ja kocham męża i rodzinę, więc za miłością jestem tutaj. Na Tajwanie na stałe mieszka ponad 100 Polaków. Niektórzy z nich założyli rodziny i wrócili do kraju. Ich partnerzy dzięki takim spotkaniom radzą sobie z tęsknotą za domem. Chcemy, żeby nasze dzieci nie czuły samotne, bo uroda, język jest inny, a my też tęskni nasz język. Tajwan jest dla Polski 7. partnerem gospodarczym w Azji Wschodniej. W ostatnim roku wzrost obrotów handlowych z wyspą wyniósł 31%, czyli ponad 3 miliardy dolarów. W tym samym okresie eksport polskich towarów wzrósł o 43%. Handel, rynek półprzewodników, wspólne badania oraz transformacja energetyczna. W tych obszarach chcemy współpracować. To przyniesie korzyści zarówno Polsce, jak i Tajwanowi. We wrześniu 2022 roku powstała polsko-tajwańska grupa, która zajmuje się wspieraniem współpracy w dziedzinie mikroelektroniki. Głód, tragiczne warunki sanitarne, praca ponad siły. Tak wyglądała codzienność w łódzkim getcie. 79 lat temu, pod koniec sierpnia, Niemcy zakończyli likwidację łódzkiego getta z ponad 70 tysięcy osób, które jeszcze miesiąc wcześniej przebywały w getcie. Ponad 60 tysięcy zamordowano w komorach gazowych. Łódzkie getto funkcjonowało najdłużej w Europie. Leon Weintraub, ocalały z Holokaustu, do dziś nie rozumie, jak w imię chorej ideologii Niemcy dzielili ludzi na wartościowych i tych, którzy mają przestać istnieć. Ja wiem, jako lekarz położnik, jak operowałem, to niezależnie od koloru skóry, tkanka pod skórą jest identyczna u każdego człowieka. Leon Weintraub został przewieziony z łódzkiego getta do obozu Auschwitz-Birkenau, skąd uciekł. W Łodzi uczczono mieszkańców getta. Zapalono znicze przed pomnikiem pamięci łódzkich Żydów. Pojednanie, które polega na tym, że się drugiej stronie nie życzy zła, że przeciwnie, życzy się jej tego, co dobre, to myślę, że akurat wszystkie te osoby, których tutaj mamy zaszczyt jeszcze ciągle gościć przy takich okazjach, to pokazują, co to znaczy. Getto w Łodzi było ośrodkiem przymusowej pracy, w którym działało prawie 100 fabryk. Przełożonym starszeństwa Żydów był Chaim Mordechaj Runkowski. Niechlubnie zasłynął m.in. ogłoszeniem tzw. Wielkiej Szpery, zarządzonej przez Niemców akcji deportacji z łódzkiego getta do obozu zagłady Kulmhof około 20 tysięcy dzieci, a także osób starszych i chorych. Łącznie przez getto przeszło około 200 tysięcy osób. Pakt zbrodniarzy, tak nazywa się wystawa zaprezentowana w Parlamencie Europejskim w związku z 84. rocznicą podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Ekspozycję przygotował Instytut Pamięci Narodowej.
Pakt Ribbentrop-Mołotow w teorii miał być porozumieniem o nieagresji, jednak był wyrokiem dla Polski i oznaczał czwarty rozbiór naszego kraju. Podkreślamy współpracę dwóch totalitaryzmów, totalitaryzmu nazistowskiego, niemieckiego i sowieckiego, rosyjskiego. Organizatorzy chcą, by europosłowie zatrzymali się chociaż na chwilę i poznali prawdę historyczną, mało znaną na Zachodzie. 1945 rok to nie był dla nas czas całkowitego zwycięstwa. To był czas nowej epoki mrocznej. Według Jacka Sariusza-Wolskiego uważny odbiorca zrozumie także drugie przesłanie ekspozycji. Duch paktu Ribbentrop-Mołotow krąży po Europie. W tle kolaboracja Niemiec i Rosji urodziła w postaci wojny Rosji przeciwko Ukrainie następstwa. Pakt Ribbentrop-Mołotow podpisany 23 sierpnia 1939 roku wpłynął nie tylko na losy Polski, ale również Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Rumunii. Wolontariusze ochotniczych chówców pracy z Lubelszczyzny kolejny raz wyruszają na wschód. Będą tam porządkować polskie cmentarze i miejsca pamięci na Podolu. Ze względu na trwającą wojnę i bezpieczeństwo wolontariuszy, tym razem ilość uczestników wyprawy została zmniejszona, ale to nie gasi ich zapału. Ocalić od zapomnienia. To najważniejszy cel wyprawy wolontariuszy, którzy będą porządkować polskie cmentarze na Podolu. Widać efekty naszej pracy coroczne. Pamiętam na początku, jak przyjeżdżaliśmy na nowy cmentarz, no to właściwie wchodziliśmy do lasu. Wychodziliśmy tak z pół lasu. Grupa 20 osób do piątku uprzątnie cmentarze między innymi w Chodaczkowie Wielkim, Taurowie i Kozłowie. Obok pracy to także cenna lekcja patriotyzmu. Ludzie gdzieś w tym świecie są zagonieni. No jak nie pamiętamy o historii, nie będziemy pamiętać, to się to może powtórzyć. To część naszej historii, a bez historii nie ma teraźniejszości i przyszłości. Wolontariusze w 80. rocznicę zbrodni w Ostrówkach oddadzą także hołd mieszkańcom zamordowanym przez UPA w 1943 roku. Będzie pielgrzymka, dojedzie jeszcze około 100 osób z Lublina, z Chełma, potomkowie mieszkańców. Będziemy razem się modlić, razem z Ukraińcami. Kolejną wyprawę zaplanowano pod koniec września. A teraz w Polonii 24 ważne informacje dla kierowców. Już od września czekają ich zmiany dotyczące redukcji punktów karnych, a także kasowania tych punktów. To jednak nie koniec. Unia Europejska zapowiada, że od nowego roku wprowadzone będą nowe przepisy obejmujące kierowców seniorów. Więcej na ten temat Magdalena Barczyk. Już 17 września powrócą kursy, które pozwolą zredukować 6 punktów karnych. Kierowcy będą mogli do nich przystąpić nie częściej niż raz na pół roku. Szkolenie ma obejmować zajęcia teoretyczne i nowość będzie, czyli zajęcia praktyczne. Przy zajęciach teoretycznych będzie zwiększone szkolenie o 2 godziny, czyli w sumie będzie to 8 godzin szkolenia teoretycznego, no a potem zajęcia praktyczne dotyczące w szczególności hamowania awaryjnego. Od września punkty karne będą też ponownie usuwane po roku od dnia opłacenia mandatu. Opcja, że one się zlikwidują po roku, jest właściwa. To rzeczywiście jest to dobry pomysł, jak najbardziej. Od stycznia 2024 roku w całej Unii Europejskiej mają zostać zaostrzone przepisy dla kierowców powyżej 65 roku życia. Seniorzy będą musieli wykonać dodatkowe badania. To jednak nie koniec zmian. W przyszłości planowane jest także ujednolicenie przepisów na terenie całej wspólnoty. Na przykład utrata prawa jazdy w Polsce będzie oznaczała zakaz prowadzenia pojazdów w całej Unii. Magdalena Barczyk, Polonia 24. A teraz wyjątkowe przyjęcie urodzinowe równie wyjątkowego jubilata. Kapitan Tadeusz Lutak, najstarszy w Polsce były czołgista i żołnierz kampanii wrześniowej, skończył właśnie 106 lat. Najlepsze życzenia popłynęły do kapitana z całej Polski i z zagranicy. Najpierw uroczysta msza święta, później przejazd zabytkowym motocyklem na przyjęcie urodzinowe. Tak swoje 106 urodziny świętował w znakomitym humorze kapitan Tadeusz Lutak. Kapitan urodził się w 1917 roku, gdy trwała jeszcze I wojna światowa. Na początku swojej służby był żołnierzem batalionu pancernego w Żurawicy. I w 1939 roku wyruszył z brygadą generała Maczka do walki w kampanii wrześniowej. W 121 kompanii czołgów lekkich. Byłem 28 dni na froncie, dzień i noc, ale miał szczęście, przeżył. Kapitan zdobywał też cenne dla Armii Krajowej informacje wywiadowcze. Uczestniczył w wielu akcjach sabotażowych i dywersyjnych. Człowiek, który w wielu dokumentach występuje jako pancerz, ze wszech miar godny szacunku, wspaniały człowiek. Kapitanowi życzymy więc 200 lat w świetnym zdrowiu. Nie!
W Katowicach trwają zdjęcia do cyklu wideoartów inspirowanych dziełami malarza Jacka Malczewskiego. To nowy projekt realizowany przez znakomitego polskiego reżysera Lecha Majewskiego. Projekt, który pozwoli na nowo spojrzeć na dzieła mistrza. Jacek Malczewski, jeden z głównych przedstawicieli symbolizmu, w swoich obrazach poruszał problemy związane z ojczyzną. 12 dzieł artysty zobaczymy w filmowej adaptacji Lecha Majewskiego. Ta opowieść w 12 wideoartach zaczyna się od Syberii i od zesłań, a kończy się na współczesności. W projekcie znalazły się takie obrazy jak Wigilia na Syberii, czy uważany za manifest polskiego symbolizmu Melancholia, ukazujący polskie społeczeństwo spętane niewolą i niemocą. Kręcimy w ogrodzie, bo zachował się ogród. Ogród, który notabene to jest taka wartość dodana, ogród, do którego wychodziły postacie z obrazu Jacka Malczewskiego, obrazu pod tytułem Melancholia. Projekt Malczewski-Majewski będzie gotowy w maju przyszłego roku. Na początku zaprezentowany zostanie w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Następnie zobaczą go widzowie na całym świecie. A teraz przenosimy się za ocean, gdzie z powodzeniem udział w wielkoszlemowym US Open rozpoczęli polscy tenisiści. Do drugiej rundy turnieju awansowała obrończyni tytułu Iga Świątek. Dalej grają też Magdalinet i Magdalena Fręch. Przy okazji startu legendarnej imprezy Centrum Polsko-Słowiańskie w Nowym Jorku otworzyło wystawę Polscy tenisiści na US Open. Tenisowy US Open, najważniejszy turniej Ameryki, to historia i prestiż. Tu wygrywają legendy. US Open to nie tylko wielki szlem, ale dla nas takie wyjątkowe miejsce do gry dla naszych kibiców, bo zawsze tutaj dużo ludzi jednak przychodziło obejrzeć. Wśród nowojorskiej Polonii także fotoreporterzy. Obiektyw Andrzeja Jaworskiego towarzyszył Idze Świątek podczas zeszłorocznego triumfu. To jest historyczny sukces polskiego tenisisty na US Open i wiadomo, no, takie coś to jest chwila, która będzie w pamięci wielu kibiców. No i na pewno te wszystkie zdjęcia tu za mną mają największą dla mnie wartość. Wystawa Polscy tenisiści na US Open to także fotografie Marcina Cholewińskiego. Te z bliska podziwiały gwiazdy polskiego sportu. Ja będę rośnie w miarę jedzenia, na pewno dobre wspomnienia z zeszłego roku. Debiutowy start, ćwierćfinał. Liczymy na więcej. Fotografie uwieczniają niezwykłe momenty pełne wzruszeń. Wydarzenie zorganizowano w Centrum Polsko-Słowiańskim. I pozostajemy za oceanem. Na legendarnej Akademii Wojskowej w West Point uroczyście otwarto kapsułę czasu. Chodzi o blisko 200-letnią ołowianą skrzynię, którą znaleziono podczas prac renowacyjnych przy cokole pomnika Tadeusza Kościuszki, bohatera obu narodów. O szczegółach Konrad Reluka. Otwarciu kapsuły towarzyszyła nadzieja na odnalezienie oryginalnych planów Akademii Wojskowej czy rękopisów Tadeusza Kościuszki. What do we see? Zgromadzeni na uroczystości musieli zadowolić się fragmentami skorup i znaczkiem bankowym. 194 lata to dużo czasu. Widać było uszkodzenia na pudełku. Mieliśmy nadzieję coś znaleźć. To jednak nie koniec. Dalej będziemy prowadzić badania. Słyszałem parę razy takie pytanie. Skoro ktoś zostawił pustą skrzynkę wewnątrz takiego pomnika, to może jest coś ważniejszego do znalezienia. Może powinniśmy podążać tym śladem i coś się okaże w przyszłości. Tadeusz Kościuszko to bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, patriota i wybitny dowódca, który zaprojektował fort najstarszej instytucji wojskowej w Stanach Zjednoczonych, legendarnej Akademii West Point. Dziś studiują tu też Polacy i osoby polskiego pochodzenia. Dla mnie jest bardzo taka fajna duma, że pomógł dla Polski i na Stanów. To bardzo się cieszę, że mogę o nim się uczyć i że pomógł tą szkołę zbudować. Po przeprowadzeniu dodatkowych badań kapsuła czasu i przechodzący renowację pomnik mają wrócić na swoje miejsce. I zgodnie z zapowiedzią wracamy teraz do tematu porozumień między Polską a Europejską Agencją Kosmiczną. Państwa moim gościem jest Paweł Ziemnicki, kierownik Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego konsoliduje środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz innych organizacji sektora w Polsce. To powiedzmy na początek, jak to duży sektor, jak szybko się rozwija? No, często się mówi, że w tym sektorze działa obecnie około 400 podmiotów i faktycznie mniej więcej tyle przedsiębiorstw i innych podmiotów zarejestrowanych jest na portalach przetargowych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Trochę mniej, bo szacuje się, że około 200 regularnie współpracuje z ESA.
No i takich bardzo mocno aktywnych mamy kilkadziesiąt podmiotów, które koncentrują swoje wysiłki przede wszystkim na branży kosmicznej. No bo trzeba zaznaczyć, że często podwykonawcami czy poddostawcami w tej branży są również przedsiębiorstwa, które działają też na bardzo wielu innych polach i na przykład dostarczają tutaj tylko jakieś szczególne detektory. Polskie firmy biorą też udział w wielu międzynarodowych projektach kosmicznych. Jakiego rodzaju to są przedsięwzięcia? No tak, tutaj nie mamy się czego wstydzić. Polskie podmioty są zaangażowane w szereg naukowych misji, zarówno NASA, jak i Europejskiej Agencji Kosmicznej. No, żeby wymienić tutaj choćby kilka przykładów z ostatnich lat, no to możemy wymienić tutaj misję Cassini-Huygens, badania Saturna, misję Rosetta, która dotyczyła badań i lądowania na powierzchni komety. No jak również Polacy pracują też przy misjach, które dopiero polecą, jak chociażby kosmiczny teleskop Athena. No ale to nie tylko nauka oczywiście. Polskie podmioty są też zaangażowane przy takich dużych europejskich projektach kosmicznych jak system obserwacji Ziemi Galileo czy europejska konstelacja satelitów pozycjonowania i nawigacji. Tutaj Galileo, a system obserwacyjny to oczywiście Copernicus. No ponadto Polacy też odnoszą duże sukcesy w zakresie tak zwanej świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, czyli jeśli mówimy o śledzeniu satelitów, ale również innych obiektów, w tym kosmicznych śmieci, które krążą wokół naszej planety. Skoro polski sektor kosmiczny rozwija się, to jakie w tym kontekście znaczenie mają zawarte dzisiaj porozumienia między Polską a Europejską Agencją Kosmiczną? Jaką przyniosą korzyści? No to jest bez wątpienia olbrzymia szansa dla naszych przedsiębiorców. Te głosy mówiące o tym, że polskie zaangażowanie w projekty Europejskiej Agencji Kosmicznej mogłoby być większe, już były od dawna słyszane, bo tak naprawdę to jest jedna z podstawowych ścieżek rozwoju dla tych przedsiębiorców. Niedawna decyzja Ministerstwa Rozwoju o zwiększeniu naszej składki na programy opcjonalne do ESA o kilkaset milionów złotych, kilkaset milionów euro oczywiście, spowoduje, że dzięki zasadzie zwrotu geograficznego znaczna część tych pieniędzy w postaci postępowań, zamówień, przetargów trafi właśnie do naszych rodzimych firm i to im da szansę na rozwój. Co jeszcze? No ważne jest to, że jedno z porozumień, które było dzisiaj podpisywane, dotyczyło też staży dla polskich studentów, absolwentów właściwie, które będą mogły być odbywane w placówkach Europejskiej Agencji Kosmicznej. I to jest szansa na realizację też jednego z ważnych celów naszej krajowej strategii kosmicznej, czyli kształcenie kadr dla tego sektora. Potrzebujemy wielu wyspecjalizowanych inżynierów, informatyków, mechatroników i to pomoże nam to osiągnąć. No ważne jest to, żeby ci młodzi ludzie chcieli, mogli, żeby to było dla nich atrakcyjne, żeby wracać tutaj do Polski po tym, jak zdobędą już doświadczenie. Tak, no i jest jeszcze misja polskiego astronauty, która na pewno będzie wywoływała duże zainteresowanie nas, przedstawicieli mediów. Ale tak naprawdę, jakby pan odpowiedział na pytanie, o co dziś toczy się gra o kosmos i jak istotny może być realnie nasz udział w tym wyścigu kosmicznym? Och, no to pytanie, o co się toczy gra w kosmosie, to jest bardzo szerokie tak naprawdę i myślę, że można na nie odpowiedzieć na wielu płaszczyznach. Mamy na to niecałą minutę. No geopolitycznie ta gra na pewno toczy się o pewnego rodzaju dominację, w tym również niestety militarną, ale to jest gra między tymi największymi globalnymi graczami. Z naszego polskiego punktu widzenia oczywiście też ważne jest, żebyśmy zapewnili sobie bezpieczeństwo, mając właściwą infrastrukturę w kosmosie, jeśli chodzi o obserwacje czy telekomunikacje. Ale tak gospodarczo i ekonomicznie to właśnie ważne, żebyśmy uczestniczyli w tych projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej, żebyśmy jak najwięcej
rozwiązań implementowali tutaj na ziemi we wszystkich praktycznie dziedzinach gospodarki, w rolnictwie, leśnictwie, urbanistyce, no i wielu, I miejmy nadzieję właśnie, że dzięki tym porozumieniom dziś podpisanym tak się rzeczywiście stanie. Pięknie dziękuję za rozmowę. Czy można jeszcze słowo o locie astronauty? Niestety powoli nam się kończy czas. Będzie okazja, mam nadzieję, się spotkać ponownie na naszej antenie. Już teraz zapraszamy. A dziś to już wszystko w Polonii 24. Widzimy się jutro o stałej porze. Dobrego wieczoru i do zobaczenia. Dzień.